Słuchajcie, jeżeli wygramy z Łaszczykiem, idziemy po Adamka. Adamek będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Akademia Sportów Walki Wilanów, ze mną trener Mirosław Okniński. Dzień dobry. Dzień dobry. Robimy jakieś ten, reklamę wcześniej? No, no trudno. Garant, profesjonalna broń. safe.pl jesteśmy bezpieczni. Delta Optical doskonała optyka. Znajdę was nawet w nocy. Termowizory, lunety, peryskopy, mikroskopy. Wszystko. Widzicie tutaj ten pot. Widzicie na tej czapce ten pot? Tutaj się wylał. To jest pod z treningu z treningu strzeleckiego. Także dużo strzelam coraz celniej. I jeszcze Swag Detailing, doskonałe kosmetyki samochodowe, polecam na Mirek Okniński, hasło Swag Detailing, a możecie kupić super kosmetyki samochodowe. Trener już wspomniał o tym, że wylał się pod. Myślałam, że dzisiaj spotkam tutaj Amadeusza Ferrariego i będzie on po treningu właśnie zmęczony, ale go nie ma. Jak mu przygotowania do walki? Jeżeli chodzi o Amadeusza... On y, trenuje i powiem tak, że jak na niego, to, to dosyć mocno. Y, fakt, że to jest miesiąc przed walką, no ale lepiej tak niż wcale. Czy uda mu się zrobić, tak jak e, mówił już wcześniej, około 90 e, treningów do walki z Kamilem? Nie wiem, ja mu nie liczę treningów. E, ja się cieszę, że w ogóle przychodzi i że trenuje, bo. Po prostu do ostatnich kilku walk to za często nie przychodził na salę, oczywiście trenował, ale powiem tak, że on jest mega, mega, mega zdolny i coś mu się pokaże raz, dwa i on to robi, więc on ma też czucie do walki. Wiadomo, Kamil Łaszczyk to jest przeciwnik bardzo trudny, no bo to jest bardzo doskonały bokser, więc walka będzie trudna. No ale e, myślę, że Ferrari zre, zre, zrealizuje plan e, no i pokona szczyka. Jak już właśnie jesteśmy przy umiejętnościach, umiejętnościach Amadeusza, e, ostatnio trener z Frau Boss zdążył się wypowiedzieć, w sumie to nie wypowiedzieć, a pokazać, że e, według niego Amadeusz nie ma takich umiejętności, jakie e, wszyscy opisują i ujął to w sumie taką krótką ciszą. Widział to trener nie widziałem, ale jakby jeżeli chodzi o trenera Raubo, to na pewno jest fachowcem, jeżeli chodzi o boks, a jeżeli chodzi o inne aspekty walki typu party, zapasy, to nie może się wypowiedzieć, bo się na tym nie zna, więc jakby on nie może, jakby bokser nie może mówić... O tym, czy zawodnik MMA coś umie, czy nie umie, dlatego że bokser się zna tylko na boksie. Jeżeli patrząc na boks, to faktycznie Amadeusz nie, nie umie zadawać e, ciosów technicznie e, według norm, jakby tam bokserskich. Ale jeżeli chodzi o, o zadawanie ciosów w małych rękawiczkach e, i w walce MMA, gdzie w ogóle jest inne chodzenie, e, inna praca. No to Amadeusz się odnajduje i ma, ma czucie walki i widzi, więc ja bym nie lekceważył tak Amadeusza, dlatego chociaż słyszałem, że też trener Raubo powiedział, że Amadeusz to wygra, bo, ma, bo jest cięższy i ma silniejszy cios. To, to już nie wiem, to Albo trener, trener Raubo się wypowiada z innej strony, że Amadeusz nie umie, nie zna się, nie umie boksu, a z drugiej strony, że ma ciężkie ręce i że, że może wygrać z łaszczykiem, więc no nie wiem, no taka wypowiedź z dwie strony, a znaczy ja, ja też podzielam jakby wypowiedź trenera bo że mm, jeżeli chodzi o boks, to Amadeusz nie jest jakimś wirtuozem boksu i on nie umie uderzać jakoś e, technicznie boksersko, ale ma maczucie. Yy, czucie walki, czucie ruchów przeciwnika i ten timing yy, to jest coś ważniejszego nieraz niż zadawanie technicznych ciosów. W Tajlandii Amadeusz wspominał o tym, że zmaga się z kontuzją. Czy ta kontuzja może jakoś wpłynąć tutaj na przygotowanie Amadeusza albo na sam werdykt walki? Jeżeli chodzi o, o Amadeusza, to ja bym go nazwał człowiekiem kontuzją, bo on. Po prostu cały czas ma kontuzję, bo on a to nie dośpię, a to nie doje a to gdzieś tam baluje. Powiem w ten sposób, że osoby, które prowadzą takie życie, jak on typu, właśnie takie freaky, to mają ten problem, że mają niepułkładane życie żyją spontanicznie i często żyją mocno no i bardzo często szczególnie u niego gdzie on jest bardzo dynamiczny, występują ciągłe kontuzje. Odnośnie Tomka Adamka, czy według trenera to sam Tomek chce wywołać tą walkę z Amadeuszem i czy dojdzie ona do skutku w tym roku? No czy jeżeli, jeżeli Amadeusz by pokonał Kamila, Kamila Łaszczyka, to myślę, że, że mógłby walczyć e, Amadeusz wtedy z Adamkiem. No, fajnie by było. Adamek właśnie też oglądał umiejętności Amadeusza i nie wypowiadał się na ten temat dobrze. Ale chyba, jeżeli w ogóle rozpoczął temat Amadeusza, to sam chce wywołać tą walkę. Jak tu trener myśli? Znaczy, jeżeli chodzi o bokserów, to zauważyli, że w walkach freakowych są duże pieniądze. Kamil Łaszczyk podobno dostał za walkę w FMMA 14 razy więcej niż dostaje w boksie. Więc rozumiem, że teraz wszyscy bokserzy będą chcieli się bić na galach frikowych, Ci szczególnie, co kończą już kariery sportowe, żeby sobie dorobić, tak jak Kamil Łaszczyk czy Tomasz Adamek też pewnie by chciał zarobić dużo pieniędzy. Każdy ma jakieś cele sportowe, a później już ten sport już się kończy, no to szuka jakby pieniędzy. Ja to rozumiem. No zobaczymy, jak to się potoczy. Wszystko się rozegra teraz na tej walce. Jeżeli... Jeżeli... Patrzymy na łaszczyka. 200 walk amatorskich, 32 walki zawodowe. Wszystko prawie wygrane. Znaczy amatorsko to tam bardzo dużo wygranych, tam kilka chyba przegranych. No nie wiem. Ja amatorsko nie wiem, ale wiem, że 32 zawodowe wygrane, żadnej porażki. Taki człowiek nie jest przyzwyczajony do porażki i teraz przegrywa walkę z Ferrariem. Idzie ulicą, i dzieci krzyczą: "O, to ten, co przegrał z Ferrariem". Nie mówią: "O, to ten bokser Łaszczyk", tylko krzyczą: "O, to ten, co przegrał z Ferrariem". No nie wiem jak Łaszczyk będzie się czuł wtedy, no będzie na pewno mu przykro. Trenerze, a jak jesteśmy właśnie przy walkach zawodowców, mam pytanie odnośnie Adama Oknińskiego, którego od momentu walki z Kornikiem nie widzieliśmy walczącego. Kornik powiedział, że nie da mu rewanżu. Jak trener się do tego odniesie? No, bo sobie zdaję sprawę, że teraz Adam już by wiedział mniej więcej jak zawalczyć i myślę, że jakbyśmy mieli więcej czasu... Tak jak mieliśmy do Normana, że my mieliśmy mniej więcej Normana rozpracowanego miesiąc czasu, czy tam półtorej, trenowaliśmy pod niego i pod Normana mieliśmy inny plan niż pod Kornika. Kornik, jakby Adam dostał Kornika dzień przed walką. No i po prostu ten plan, który wdrażaliśmy, był inny niż na Kornika. No i jakby nie. Sprawdzał się. Wiedzieliśmy, że to będzie walka bardzo trudna, ze względu na to, że kornik jest bardzo ruchliwy. I nawet ja, ja myślałem, że może być tak, jak było, dlatego że Adam jest wolniejszy, ma silny cios, ale kornik nie chce, jakby. Bić się, na, wymieniać się czasami, tylko zadaje czas i ucieka. Zadaje czas ucieka, a go gonił. E, raz tam go złapał, chyba pod siatką, go sklinczował i, i uderzył kolano. No i kornik się wypowiedział, że to kolano było mocne, jeszcze jedno by dostał i by był koniec. E, więc Konik sobie zdaje z siły e, ciosów e, Adama i na pewno by nie chciał. Ja to rozumiem. No. Ja, tam, tam jakby. Turnik nie jest dla nas żadnym, jakby przyszedł na zastępstwo. E, dobra, wy, wygrał, ale to nie jest jakby nasz cel. A z perspektywy widza, jakby trener patrzył, to taka walka byłaby ciekawa? Taki rewanż? Rewanż Adamas, ja nie wiem, no, no na pewno. Adam by miał teraz dużo łatwiej, a Kornik dużo trudniej, dlatego, że, że Adam już mniej więcej wie, jak Kornik walczy i jakby mógłby, miałby czas, żeby poprawić wszystkie elementy, więc Kornikowi by było trudniej, a Adamowi by było łatwiej. Z perspektywy widza, no, wszystko zależy yy, jakby... No, myślę, że walka by była ciekawa na pewno, nie? no, bo to rewanż i w ogóle, ale ja wiem, no, znaczy Adam mój mówi, żeby chciał rewans z kornikiem, bo uważa, że mógłby to wygrać. No ale jak kornik nie chce, to my na siłę nie będziemy jakby się domagać rewanżu. Myślę, że Adam mniej więcej wie teraz już, co chce i co chce robić i i on chce jakby większych medialnie nazwisk niż Kornik. Kornik jest bardzo dobrym sportowcem, ale medialnie nie jest jakimś wielkim nazwiskiem. Czyli macie w planach jakiegoś rywala dla Adama już? No, czy no, mamy w planach? Myślę, że Adam poprawi swoje umiejętności, będzie trenował i na, na jesieni by zawalczył. Yy, także, także zobaczymy. No, yy, no, ja bym widział jakieś yy, większe nazwiska za damem, na przykład no, z Mariuszem Pudzianowskim albo ze Szpilką. albo jakaś taka walka już yy, bardziej medialna. Okej. Okay. A pytanie odnośnie federacji, której walczył Adam. Czy jesteście z federacją rozliczeni w 100%, bo wiem, że niektórzy zawodnicy są niezadowoleni, jeżeli chodzi o właśnie te wypłaty, że gdzieś tam te, ten procent został zmniejszony. Jak to jest u trenera? Czy to jest tak, że trenerami Rosława wszyscy się boją i po prostu nie by nie zapłacić jego synowi, czy jak to wygląda? Nie wiem, czy się boją, czy lubią, czy szanują. Ja, my, my, my nie narzekamy na współpracę, z, jeżeli chodzi o. o żadną, żadna federacja, w, w, w której moi zawodnicy walczą, nie, nie miała problemu z płatnościami w stosunku do nas. Jeżeli chodzi o moich zawodników, to moi zawodnicy zawsze dostają pieniądze za walki. Nie, no pewnie federacje mnie lubią i dlatego płacą moim zawodnikom, więc ja, ja, ja tutaj ja ogólnie, jakby wszystkie federacje, w, w których walczą moi zawodnicy, płacą nam i moim zawodnikom i nie mamy z tym problemu. Także tutaj też nie widzę problemu. Jeżeli chodzi o m, te federacje, często nas biorą jakby na mięso, na tej zasadzie, że mają jakiegoś swojego tam m, super zawodnika i biorą moi, mojego zawodnika, żeby przegrał. Często są bardzo równe walki. Moi zawodnicy dają bardzo równe walki z ich gwiazdami. Często są te walki tak równe, że mogłyby być na naszą korzyść, a nigdy nie są. E, także, no ale wiadomo, jeżeli ktoś jest m, Podpisany z daną federacją yy, i ma być ich gwiazdą, bo na przykład umowa jest na 3, 4, 5 walk, ten zawodnik ma, a mój zawodnik tylko na jedną walkę. Mój zawodnik jest wzięty, można powiedzieć, na mięso, żeby przegrał. Często daje tak dobrą walkę, że nie przegrywa, no, ale sędziowie zawsze są za, za, za tym zawodnikiem, którego wspiera organizacja. No ja to rozumiem, no jakby oni budują swoje organizacje, a my jesteśmy im potrzebni, żeby, żeby na nas sobie budować rekord. No tak, no nie jest, nie jest łatwo, ale my będziemy tak dobrzy, że, że nawet po prostu jak oni... Stworzycie swoją federację, gdzie wy sobie będziecie dobierać rywali do, do zawodników. Nie, 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 nie chcemy. Po prostu zawodnicy moi muszą poprawić szczegóły, Ostatnio walka była Pasternaka z Kowalskim, po Pasternak wygrał pierwszą rundę, w drugiej rundzie Pasternak przycisnął, szedł mocno i Kowalski już nie miał siły i pochylał głowę, no i się zderzyli głowami, ale to nie była wina Pasternaka, tylko wina Kowalskiego, bo to on opuszczał tą głowę i Pasternak już mocno leciał i chciał skończyć Kowalskiego, a sędzia zatrzymał i dał mu trzy minuty, żeby sobie odpoczął. Właśnie do walki Michała teraz chciałam nawiązać i do tego, gdzie by go trener bardziej widział, w jakiej federacji, czy właśnie frikowej, czy jednak tak jak trener tutaj Adamowi fajnie przybliżył zawodników, Artur Szpilka bądź Mariusz Pudzianowski, właśnie w federacji KSW? Znaczy, ja nie mówię, że to musi być w federacji KSW, bo federacja KSW mnie bardzo nie lubi, więc bo ja zawsze o federacji KSW się wypowiadałem jakby... Szczerze to co myślałem, a nikt nie mówi, to co myśli, to tylko po prostu każę to po prostu się boją, bo moi zawodnicy nie będą walczyć. a Więc Federacja KSW nie bierze moich zawodników w ogóle ze względu na to, że to są moi zawodnicy. Więc ja, ja bym nie widział walki Adama Ochnińskiego w Federacji KSW, bardziej bym widział w High League na przykład, że do High League ściągają tam Pudzianowskiego, czy Szpilkę, czy kogoś i tam walczy mój syn albo na przykład bym widział pasternaka w Fame MMA na przykład, żeby walczył tam z kimś. Także e, powiem tak, e, sportu ja już się tyle narobiłem. Ja robiłem całe życie sport. E, I e, na tym sporcie straciłem dużo zdrowia. E, bo no, sport jest, jest ciężki tak? E, jest po prostu trudna droga. Ciężka droga, a jeżeli chodzi o pieniądze, to nie jest łatwo. Szczególnie na początku w MMA to pieniędzy w ogóle nie było. No, a jeżeli moi zawodnicy mogą walczyć w frikowych organizacjach, to uważam, że takie walki sportowe w frikowych organizacjach, czemu nie? Czy Mariusz Pudzianowski to jest osoba, która według trenera zgodziłaby się na walkę w Federacji Frikowej? Czy byłaby zbyt trudna do osiągnięcia? Bo tutaj trener mówi, jakby to było realnie do zrobienia w tym roku. Dlatego jakby to trener widział? Czy z łatwością by on się zgodził? Ja myślę, że to Mariusz to jest człowiek, który liczy pieniądze. Jeżeli Federacja Frikowa by mu zapłaciła sporo więcej niż Federacja KSW, to Mariusz by poszedł tam. Bo po prostu myślę, jeżeli to by była walka jakaś sportowa, to myślę, że nie, że nie ma problemu, że on by poszedł, bo Mariusz jest biznesmenem, on liczy pieniądze, także grosz do grosza. Trener wspomniał, że Michał Pasternak fajnie jakby właśnie mógł zawalczyć na fejmie. E, ostatnio nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o zawodników fejmu i walkę z wiewiórem. E, na zastępstwo za Arka Tańcule trafił Alan Kwieciński. Jestem tutaj ciekawa, czy trener by widział może walkę właśnie Michała z Alanem. Ja, ja powiem w ten sposób, że Michał mógłby walczyć z Alanem. Nie ma problemu, tylko że Alan by nie chciał z Michałem, no bo po prostu Michał jest dla niego za dobry. No a tak, jako taką debiutancką walkę na Galifrikowej. Myśli trochę, że to by było takie do osiągnięcia? No, znaczy, Michał Pasternak by na pewno zawalczył, a kwestia tego, czy Alan by chciał zawalczyć yy, z Michałem. A jak to jest, patrząc na rekord Wiewiura i na rekord Alana, że mogą walczyć między sobą, gdy Wiewiur to jest e, no, mistrz fame MMA? Ale oni chyba nie walczą w MMA. K1 walczą. No, znaczy, w mistrz pasa w MMA, w fame MMA? No, mi się wydaje, że po prostu stracił e, możliwość walki w MMA, więc szybko szybko wzięli Alana. Alan jest bardzo kontrowersyjną osobą. Mocno robi dymy. No i wzięli Alana po to, żeby po prostu mm, wywiór miał chyba z kim zawalczyć. No i żeby zrobić szum, tak? Że tu Alan wchodzi i będą w K1 się bić. No W MMA to by nie miał z wywierem żadnych szans, a w K1 może jakieś tam. Wiewiór jest chyba z tego, co wiem, jakimś zawodnikiem, który lubi jiu-jitsu, a, a, a w stójce taki sobie jest. Czyli w dalszym ciągu według trenera underdogiem tutaj jest kwieciński. W K1 nie. W K1 to myślę, że Kwieciński może wygrać z tym wiewiórem. Także, także ja nie, nie, nie stawiam go. Jakby w MMA, no to by był underdogiem. A jeżeli chodzi w, w K1, to myślę, że nie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.